Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym spotkaniu z cyklu Czytelnia Małopolska, za to pierwszym w roku 2022 i wchodzimy w ten rok spotkań z autorami, autorkami książek na temat zawarty w tytule cyklu. Od razu z mocnym akcentem i bardzo dużą, mocną monografią, której autorką jest nasza dzisiejsza gościni, pani Anna Gala-Zdropińska. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. W gronie naszych gości, osób, prelegentów, prelegentek, bardzo dużo jest osób, które mają wiele zasług. Natomiast pani jest chyba rekordzistką i to na wielu różnych polach. Ja wymienię drobną część i potem przyjmiemy protokół. Jeśli o czymś, czegoś zabraknie, to z góry przepraszam. Oprócz książki Niezapomniani, czyli historia wielu pokoleń jednej rodziny, która będzie tematem naszego spotkania, Anna Gala-Zdropińska jest też działaczką samorządową, społeczną, edukacyjną, dziennikarką, autorką słuchowisk radiowych, malarką, członkinią Rady Miasta Wieliczki. Przez 20 lat byłam, w tej chwili już jestem na samorządowej emeryturze. I też uczestniczką wielu stowarzyszeń, organizacji społecznych, edukacyjnych, takich jak Towarzystwo Rozwoju Ziemi Wielickiej, Stowarzyszenie dla Małopolski i Wielickiego Towarzystwa Współpracy ze Szkołą. To szczególnie dla nas cenne, dlatego że w czytelni zbioru w Krakowie i Małopolsce, w której pracuję, której te spotkania są takim cyklem programowym, mamy bardzo duże zbiory na tematy samorządowe, na tematy tych przemian, które się dokonywały w Polsce właśnie w ciągu ostatniego dwudziestolecia, w Polsce lokalnej. I dzisiaj z perspektywy tego czasu bardzo chętnie po nie sięgamy i czytelnicy też korzystają z nich w kwerendach i one pokazują to, jak bardzo te trudne zmiany, które dokonywały się nieraz brutalne po 1989 roku, jak bardzo one się udawały na szczeblu lokalnym, budowy właśnie społeczności, różnych organizacji, stowarzyszeń i tak dalej. Czy w tym momencie mogę coś dodać? Proszę bardzo. Te wszystkie organizacje, które pan wymienił, to była działalność po 1990 roku, a więc po odrodzeniu się samorządu terytorialnego i w moment, w którym społeczeństwo budziło się z letargu, próbowało się organizować wokół różnych tematów. Stąd pierwszym było Stowarzyszenie Wielickie Towarzystwo Współpracy ze Szkołą, później było Towarzystwo Rozwoju Ziemi Wielickiej, już jakby następny etap. Później był Samorząd Gospodarczy, Wielicka Izba Gospodarcza funkcjonująca do dzisiaj. Były także zakładany 30 lat temu Wielicki Art Club, stowarzyszający malarzy, rzeźbiarzy, fotografików profesjonalnych i nieprofesjonalnych. To wszystko po prostu ożywiło teren, w którym mieszkam i ożywiło ludzi, z którymi współpracowałam. Mniej więcej tak to wyglądało. A dziś, jak wspomina pani we wstępie, największa przygoda w dotychczasowej działalności w życiu jest to przygoda wydawnicza i pisarska. Książka, o której będziemy rozmawiać, to pisana z osobistej perspektywy monografia rodziny, historia rodzinna, ale dotycząca nie tylko spraw bliskich, nie tylko spraw rodowych, ale też pokazująca wiele ważnych wydarzeń historycznych,
które były udziałem obu gałęzi pani rodziny. Chciałem się zapytać, skąd decyzja na taką formę upamiętnienia? Pytanie jest z natury pytań trudnych, dlatego że odpowiedź musi z natury rzeczy być wyjątkową, bo wielowątkową, źle to określiłam. Może zacznę od tego, że jestem pokoleniem dzieci powojennego wyżu demograficznego, ale miałam takie szczęście lub nieszczęście, że w mojej rodzinie, w moim pokoleniu urodziło się tylko dwoje dzieci, ja i mój brat cioteczny. To też od samego początku świadomego postrzegania świata, jako małe dziecko, uczestniczyłam jako niemy świadek, jako obserwator w życiu dorosłych członków mojej rodziny. A że pochodzę z takiej, a nie innej rodziny, rodziny doświadczonej latami okupacji, uczestniczącej w strukturach państwa podziemnego, od małego dziecka miałam świadomość tego, co się działo w czasie wojny, co się działo po wojnie. I to był jakby taki pierwszy impuls, kiedy zastanawiałam się nad tym, co zrobić z wiedzą i materiałami, którymi dysponuję. Natomiast ciekawą dla mnie rzeczą było to, a właściwie szczęściem, że urodziłam się w rodzinie, w której były dwa pokolenia temu wstecz dwie niezwykłe kobiety. Do pierwszych i najważniejszych dla mojego życia zaliczyłabym moją babcię, matkę mojego ojca, która przyszła na świat, jak mówią Anglicy, ze srebrną łyżeczką w ustach. Obdarzona była niesamowitym talentem narracyjnym, co wiązało się z tym, że z pogardą odrzucała moje propozycje czytania lub opowiadania bajek czy legend, natomiast z wielką przyjemnością opowiadała mi o historii rodziny, o tym, co było w jej pamięci i przekazywała mi pewne informacje na temat poprzednich pokoleń. I to była jedna jakby muza mojej przyszłej działalności. Natomiast drugą taką osobą, której zawdzięczam bardzo wiele, jest cioteczna siostra mojej mamy, która w swoim życiu poniesiona emocjami, w którymś dramatycznym dla jej życia momencie zniszczyła większość dokumentów opisujących dzieje rodziny ze strony mojej mamy, a potem w drodze nadzwyczajnej ekspiacji odtwarzała je pracowicie przez wiele lat, a te odtworzone dokumenty przesyłała całej rodzinie. One składowane były na półkach i przez długie lata nikt się nimi nie zajmował. Na przykład dostawała je moja mama, a przekazywała je mnie, myśląc, że w moich rękach przetrwają dłużej. I to wszystko właściwie spowodowało, że w którymś momencie, kiedy już moi rodzice nie żyli, zastanowiłam się nad tym, że człowiek nie jest istotą wieczną. Sama przekraczałam już smugę cienia konradowską. W związku z tym najwyższa pora upamiętnić osoby, które były drogie mojemu sercu, a jednocześnie, że drogie, to zasłużone dla pewnych etapów historii naszego narodu i naszego państwa, a nie były osobami pierwszoplanowymi, w związku z tym istniała możliwość, że zostaną nieodwracalnie zapomnieni. I rozpoczęło się moje zastanawianie nad formą ich upamiętnienia, bo początkowo nie miałam takich zamiarów, żeby stworzyć dzisiejszą monografię w takiej postaci. Zaczęłam od porządkowania rodzinnych dokumentów. No i później doszłam do wniosku, że o ile dla mnie chronologia wynikająca z tych dokumentów, ze zdjęć jest czytelna, to dla moich potomków, a mam dwie córki i cztery wnuczki, będzie zupełnie rzeczą nie do odcyfrowania. No więc wpadłam na pomysł, że do jakichś teczek, jakichś segregatorów włożę to wszystko i spiszę taką nić przewodnią. Ale doszłam do wniosku, że jest to też nonsens, bo ta nić przewodnia będzie zbyt surowa dla wniknięcia w temat. No i zaczęłam myśleć o spisaniu historii rodziny, przy czym od razu odrzuciłam pomysł na podejście do tematu w sposób genealogiczny. Dlatego, że spisywanie genealogii tysięcy polskich rodzin jest ciekawe tylko i wyłącznie dla miłośników tematu. Natomiast odrzuca potencjalnego czytelnika,
a w ogóle jakąkolwiek osobę, która bierze to do ręki, bo na przykład zrozumienie rozgałęzionych drzew genealogicznych praktycznie na trzecim, czwartym poziomie wstecz już staje się praktycznie nie do odcyfrowania i wszyscy się w tym gubią, z wyjątkiem specjalistów. I doszłam do wniosku, że jeżeli mam pisać o rodzinie, to powinnam napisać w miarę ciekawie, czyli wyłuskać z historii rodzinnej te postaci, które coś zrobiły, żyły w ciekawych czasach, w jaki sposób się zaznaczyły. Natomiast pozostali byli dla mnie no, przysłowiowymi zjadaczami chleba, o których można byłoby tylko powiedzieć, że urodzili się i zmarli, żyli, ale nic ciekawego w ich życiu nie wzbudziło mojego zainteresowania. I w związku z tym przemyślałam konstrukcję tej monografii, bo to było chyba najważniejsze dla jej stworzenia. Pomyślałam o tym, że podzielę ją na trzy części. Jedna część opisująca historię rodziny, familii mojego ojca, druga rodziny mojej matki, które są bardzo różne, dlatego w jakiś sposób ciekawe. A na sam koniec pomyślałam, że sama, będąc już osobą nie najmłodszą, za chwilę też zniknę po drugiej stronie. I to, co było moim doświadczeniem życiowym, stanie się fragmentem historii, na razie najnowszej, a za chwilę już historii minionych czasów. Dlatego trzecią część, którą skonstruowałam, może ona jest najbardziej taka intymna, ale nie jest ona, nie ma ona formy pamiętnika. Jeżeli pisałam w niej o jakichś wydarzeniach z mojego życia, to głównym celem było uchwycenie klimatu epoki, uchwycenie zjawisk, które naówczas występowały, a w tej chwili można je zaliczyć do zjawisk minionych. Upamiętniłam tam ludzi, z którymi dane mi było się spotkać, a których nazwiska i dokonania są czytelne, szczególnie dla Krakowian. No i z najbardziej takich prywatnych spraw to opisałam 20 lat swojego życia w samorządzie terytorialnym, które było jakby moim oddaniem Panu Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie, bo było możliwością wyalienowanej w czasach PRL-u z działalności społecznej osoby, która mogła po 90 roku podjąć działalność i oddać swojemu, powiem, narodowi, może to górnolotnie jest powiedziane, ale swojemu narodowi swoje umiejętności i swoje siły. Myślę, że w jakimś sensie mi się to udało i dlatego to opisałam. To tyle powiedziałabym w tym momencie na temat genezy powstania tej monografii. Jeszcze jedno. Pisząc, doszłam do wniosku, że fragmenty monografii, które są stricte historyczne, gdzie odwołuję się do dokumentów, licznych dokumentów będących w moim posiadaniu lub kopii dokumentów z innych źródeł. Starałam się ten tekst uatrakcyjnić dla odbiorcy w miejscach, gdzie mogłam potraktować materię trochę lżej, wprowadzając anegdoty, opowieści rodzinne, historie, które według mnie czynią tekst łatwiej przyswajalnym, bardziej atrakcyjnym dla odbiorcy, a jednocześnie nie są jakąś konfabulacją, tylko są przekazem ustnym, rodzinnym, tradycją rodzinną. Tutaj zwróciłbym uwagę, że często historie zjadaczy chleba też są ciekawe, ale muszę jednocześnie przyznać rację, że książka ma taki charakter przebojowy, jeśli chodzi o anegdoty, jeśli chodzi o wyrazistość postaci, które się pojawiają, oraz imponujące, jeśli chodzi o rozciągłość czasową, bo zaczyna się pod koniec XV wieku. Tak, ale potraktowałam to te bardzo zamierzchłe czasy w sposób anegdotyczny,
tworzące pewne smaczki w historii rodziny, natomiast nie przywiązywałam do nich większego znaczenia, bo było, minęło, dawno opadł na to kurz. Dla mnie najbardziej interesujące i najbardziej emocjonalne postaci to są członkowie rodziny na przestrzeni XIX i XX stulecia, a więc powstańcy w bardzo dużej ilości, listopadowi, styczniowi, ofiary rabacji galicyjskiej, walczący w I i II wojnie światowej. Jeden z moich dziadków na przykład był uczestnikiem Bitwy Warszawskiej, Cudu nad Wisłą, który opisał po paru latach od 20 roku i własnym sumptem wydał. Umieszczony egzemplarz jest jego sprawozdania w Bibliotece Narodowej w Warszawie, a ja pozwoliłam sobie w całości zacytować go w tej monografii, ponieważ mimo że pisał to żołnierskimi, oficerskimi słowami, unikając emocji, jest to materiał historyczny dla mnie o dużej zawartości emocjonalnej, natomiast przyczynkarski dla historyków badających tamten okres. Szukałem takiej formuły, takiego skrótu, wytrychu, którym by było można nazwać tę książkę. Tutaj trochę żeśmy do jej konstrukcji, do jej wątków się już odnieśli. I ona posiada przejrzysty układ, to co osobiste i pochodzi z doświadczeń autorki, to co pochodzi ze źródeł pisanych i z takich rekonstrukcji w niej ze sobą harmonijnie koegzystują, ale takim właściwym hasłem jest Silva Rerum. To jest książka, która wychodzi poza ramy monografii, poza ramy opracowania historycznego, poza ramy takie czysto genealogiczne i jest niezwykle atrakcyjna też jeśli chodzi o wykorzystanie właśnie świadectw, dokumentów, różnych materiałów często reprodukowanych w oryginalnej formie graficznej. Ona mówi różnymi głosami bohaterek i bohaterów i przemawia z różnych epok. Może powiem po prostu o tym, w jaki sposób dochodziłam do tych wszystkich dokumentów, które pozwoliły mi połączyć wątki. Bo oprócz przekazu rodzinnego, który mówię od dzieciństwa, był w mojej głowie, oprócz dokumentów, które odziedziczyłam po moich rodzicach, musiałam dokonać bardzo dużej ilości kwerend, tak w archiwum państwowym, jak i w archiwach kościelnych. Bardzo dużo materiałów dotyczących moich rodziców i moich dziadków z obydwu stron otrzymałam z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. To były szczególnie cenne materiały, ponieważ potrafiły mi wytłumaczyć niektóre rzeczy, które znałam tylko w zarysie, pozbawione szczegółów, pozbawione nazwisk, pozbawione związków przyczynowo-skutkowych. Bardzo obszerne akta IPN-u, które przez blisko 2 lata zdobywałam, bo proces był dość długotrwały, pozwoliły mi w sposób precyzyjny właściwie określić losy tak rodziców, jak i obydwóch par dziadków. Nie ograniczyłam się do samych archiwów. Starałam się odkryć, gdzie w Polsce, gdzie w Europie znajdują się krewni i powinowaci, od których mogłabym zdobyć informacje. I co najmniej w 3 miejscach w Polsce odkryłam dość bliskich krewnych, którym zawdzięczam dużo dokumentów i fotografii. Natomiast mogę opowiedzieć praktycznie anegdotyczną historię moich starań uzyskania informacji od austriackiego odłamu rodziny. Po długich, żmudnych poszukiwaniach ustaliłam adres żyjących, bardzo, bardzo dalekich, ale kuzynów, do których wystąpiłam z prośbą o
wytłumaczenie mi zawartości zdjęć, których byłam dysponentem, a które nie były opisane, a także udostępnienie materiałów natury właśnie stricte genealogicznej. Bardzo szybko otrzymałam odpowiedź. Niestety mężczyzna, który mi odpowiedział, kuzyn, bardzo zajęty swoją karierą zawodową, powiedział, że absolutnie nie obchodzą go sprawy rodzinne, ale przekazuje moją prośbę do jakiejś swojej bardzo starej ciotki, która na pewno w odpowiednim czasie udzieli mi odpowiedzi. No i sprawa pozostała jakby w zawieszeniu, bo mijał miesiąc, drugi, trzeci, czwarty. Prawie rok minął, a ja w skrytości ducha pomstowałam na arogancję austriackich członków rodziny, którzy po prostu zlekceważyli no w końcu nie tak dużą prośbę członka rodziny z Polski. I okazało się, że niepotrzebnie te psy nad tymi biednymi ludźmi wieszałam, ponieważ biedna Austriaczka, jakaś tam staruszka, cioteczka, dysponowała dokumentami, natomiast bardzo oporni byli jej wnukowie, którzy pani nie ma nieprzyjaźniącej się z internetem i z mailami nie chcieli w postaci załączników załączyć przygotowanych dokumentów. I po blisko roku otrzymałam dokumenty, które pozwoliły mi rozpocząć właśnie idące w głąb poszukiwania właśnie do XV wieku. Bo to był moment, w którym uzyskałam konkretne wskazówki, gdzie dalej szukać. Z tym, że mówię te historie dotyczące wojen włoskich, czy wojny 30-letniej, w której członkowie rodziny brali udział, potraktowałam jako no, ciekawostki rodzinne, legendy, a skupiłam się bardziej na życiu ostatnich czterech pokoleń przede mną. Jeszcze jednym elementem, który bardzo ułatwił mi pracę, było to, że większość z opisywanych przeze mnie XIX i XX-wiecznych członków rodziny zostało uwiecznionych w publikacjach, czy to prasowych, czy to w opracowaniach historycznych, w tym także w Polskim Słowniku Biograficznym. Więc u Minakowskiego, znanego genealoga. Także bardzo, bardzo rozległe były to poszukiwania. Zajęło mi to prawie 10 lat, bo samo spisanie tekstu to już jest sprawą, powiedzmy, mrówczej, ale w jakimś sensie mechanicznej pracy, jeżeli człowiek wie, jaką konstrukcję chce przyjąć, a wszystkie dokumenty potrzebne do obleczenia tego w zdania okrągłe leżą na stole. Tak mniej więcej to wyglądało. A które z tych dokumentów były naj... jaki rodzaj źródeł archiwalnych był, można powiedzieć, miał największy potencjał w czasie tych badań? Na pewno poszukiwania, które przeprowadzałam w zbiorach kościelnych, archiwum kościelne. Dlatego, że najprościej jest związki pomiędzy poszczególnymi pokoleniami odkryć na podstawie metryk aktów zgonów, które od razu wyznaczają na następne kierunki. Mogę powiedzieć taką ciekawostkę. Któregoś dnia siedzę w oddziale krakowskim Archiwum Państwowego na Rogu Brackiej i szukam, dziś już nie pamiętam jakich informacji, natomiast w czasie południowej przerwy ogłaszanej w archiwum, w którym trzeba wyjść z czytelni, podchodzę do archiwistki tam pracującej i pytam się, czy przypadkowo wie, czy jakiś zespół akt dotyczący szkoły rolniczej w Czernichowie jest w zasobach archiwum. Pani zdjęła okulary, popatrzyła się na mnie i mówi w ten sposób. Proszę pani, oczywiście, że są. Ale najprościej będzie, kiedy pani wyjdzie na korytarz i poczeka, aż wyjdzie z sali ten pan, który tam siedzi w rogu sali. I okazało się, że miałam szczęście, że tego dnia akurat byłam w archiwum, dlatego że był to emerytowany historyk szkoły w Czernichowie, który siedział tam właśnie kompletując dokumenty do monografii szkoły w Czernichowie. No i nastąpiła pomiędzy nami, powiedziałabym, taka bezgotówkowa, barterowa wymiana dotycząca materiałów. Ja udostępniłam mu kopię, znaczy fotografię olejnych portretów
mojego olejnego portretu mojego przodka, który był jednym z, z profesorów pierwszej obsady tej szkoły w Czernichowie, plus informacje na temat, gdzie się urodził, jakie miał wykształcenie, jakie były jego dalsze losy. Natomiast on udostępnił mi całą otoczkę, w której funkcjonował mój przodek, prapradziadek. Był to Ferdynand Adalbert Dołęga Jasiński. Zresztą powstaniec styczniowy, który po powstaniu styczniowym najpierw ukrywał się w chorochowskim majątku hrabiego Tarnowskiego w roli guwernera, a później wrócił do Krakowa, przeszedł konkurs rozpisany przez konsystorz krakowski i na początku był kierownikiem szkoły trywialnej, czyli takiej podstawowej w Czernichowie, a w momencie powstania zakładu gospodarstwa właśnie, czyli tej szkoły rolniczej, którą hrabia Badeni zakładał, został nauczycielem, profesorem języka polskiego. I jego przygody związane z nauczaniem i pobytem w tej czernichowskiej szkole opisałam w książce właśnie w postaci anegdoty, którą uzyskałam przypadkowo, spotykając się w krakowskim archiwum z historykiem czernichowskim. Także że bardzo różne źródła były tych wszystkich informacji. Najwięcej właściwie, muszę powiedzieć, dla mnie największy ciężar gatunkowy jednak miały materiały IPN-owskie. Bo to są grube kilkaset stronnicowe tomy opisujące, jeśli na przykład chodzi o mojego ojca, szczegółowo całą jego epopeję powojenną, począwszy od 1945 roku aż do śmierci w 1988 roku. I akta obejmujące lata 45-76, w których to służby bezpieczeństwa zrezygnowały z inwigilacji, z takich powiedzmy uciążliwości, które w latach powiedzmy gierkowskich jeszcze w stosunku do niego stosowały. Natomiast bardzo szczegółowo pierwsze lata powojenne okresu stalinizmu miałam udokumentowane, więc opisałam historię. To chyba było najważniejsze źródło. No i oczywiście do tego należy dołączyć, przecedzając przez takie sito ostrożności, informacje internetowe, bo jest to źródło nie do końca wiarygodne, nie zawsze wiarygodne. Niemniej odkryłam w którymś momencie taką historię, że przechodząc z internetu polskiego w języku polskim na język niemiecki, a później na język włoski, uzyskałam dostęp do o wiele większej ilości dokumentów niż to było w momencie, kiedy operowałam w poszukiwaniach językiem polskim. Języka włoskiego nie znam, natomiast piąte liceum, którego jestem absolwentką, nauczyło mnie przez 4 lata łaciny, w związku z tym posiłkując się słownikiem języka włoskiego plus umiejętnością, pamięcią o języku łacińskim, udało mi się przetłumaczyć wszystkie dokumenty, które mnie interesowały. To też myślę, że ten wątek będzie cenny dla tych spośród Państwa oglądających nas, czy też słuchających, którzy i które się interesują właśnie sprawami genealogicznymi, prowadzeniem własnych badań nad historią rodziny, nad, czy też historią miejscowości, parafii i tak dalej. Nie należy bać się archiwów. Absolutnie. Trzeba z nimi się zmierzyć i to, czy to archiwum państwowym, czy to archiwami parafialnymi, czy Instytutem Pamięci Narodowej, czasami z hermetycznymi, genealogicznymi też bazami wartow. Pani ma o tyle łatwiej, że jako absolwentka studiów między innymi prawniczych miała pani do czynienia z dokumentami, więc wielokrotnie, więc
łatwiej coś ocenić, stwierdzić wagę, wyciągnąć wnioski. Znaczy, przepraszam, że wejdę w słowo. Rozpoczynając pracę nad opracowaniem zgromadzonych materiałów, byłam absolutnie amatorem. Natomiast starałam się dokształcić, samodokształcić, żeby nie popełnić błędów, które są możliwe przy tym, kiedy amator zabiera się do pisania czegoś, co docelowo ma być monografią, i to z zacięciem historycznym. I przez długi okres, kiedy tworzyłam ten tekst, martwiłam się, czy podołałam temu wysiłkowi, i właściwie dopiero recenzja, którą profesor Tomasz Gąsowski, kulturoznawca, wykładowca Ignatianum w Krakowie, a także prezes Fundacji Dokumentacji Czynu Niepodległościowego przy krakowskim oddziale IPN-u, sporządził, czytając tą monografię, podbudował mnie, bo wtedy pomyślałam, że jeżeli pochlebna w jakiś sensie dla mnie jest ta recenzja, to widocznie większych błędów nie popełniłam. Niemniej cały czas mam na względzie to, że konstrukcja jest bardzo eklektyczna, że nie można o tym powiedzieć, że to jest całkowicie historyczna praca, bo rozluźniana jest właśnie tekstami o mniejszym ciężarze gatunkowym. Natomiast drugi z moich recenzentów, pan Tadeusz Filar, przeczytawszy monografię, powiedział, że w jego mniemaniu jest to zapomniana nieco szkoła historyczna reprezentowana przez profesora Barcza, który właśnie lansował ten sposób podchodzenia do historycznej materii. Nie znałam naówczas żadnych stanowisk profesora Barcza, niemniej ucieszyło mnie to bardzo i przyjęłam do wiadomości, że tak można ten tekst potraktować. Największym sprawdzianem dla mnie, czy to jest tekst, który zapewnia komunikację treści z czytelnikiem, było to, że ofiarowawszy tą monografię członkom, nielicznym bardzo członkom mojej rodziny, uzyskałam w komunikacji zwrotnej, szczególnie od mojej jedynej żyjącej jeszcze staruszeczki, ciotki z Warszawy, informację, że przeczytawszy fragmenty, które dotyczyły jej życia, czasu, w którym ona funkcjonowała, poczuła się tak jak w młodości, że udało mi się odtworzyć klimat, atmosferę domu, w którym ona się urodziła i w którym mieszkała jako dziecko, jako młoda osoba. No i to była chyba dla mnie najważniejsza pochwała. Nawet nie te recenzje, tylko staruszeczka, ciotka, która mówi, że to jest tak, jak ona to widziała. No i od czasu do czasu, co już jest trochę śmieszne, telefonuje do mnie i podkreśla, że wieczorem do poduszki dla pamięci odczytuje sobie kolejny raz, ale ten fragment, który powiedzmy zaspokaja jej wyobraźnię i jej wspomnienia. To było chyba dla mnie najważniejsze. I teraz powiem jeszcze jedno. Umieściłam jako motto tej monografii zdanie pochodzące od Józefa Piłsudskiego, który powiedział, że ten, kto nie szanuje i nie ceni przeszłości, ten nie jest godzien szacunku i teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. I to jest jakby kwintesencja. Jak się zastanowiłam nad tym wszystkim, to w moim odczuciu jest to kwintesencja tego, co chciałam zrobić. Natomiast samą książkę dedykowałam moim nieżyjącym rodzicom, bo powiem tak. Byli dla mnie przez całe życie, ja jestem jedynaczką, byli dla mnie przez całe życie wzorem do naśladowania. I chociaż jestem już starszą panią, nie uwolniłam się do tej pory od takiego jakiegoś psychicznego przekonania, że jeżeli mam problem życiowy, a życiowe problemy człowiek ma co chwilę, to jeżeli w pamięci odwołam się do mojego ojca
i zastanowi się, a jak on podsumowałby daną sytuację, albo jak miałby zdanie na ten temat. I jeżeli ja uznaję, że on poparłby moje rozwiązanie, to ja jestem spokojna. No ale to jest takie trochę dziecinne odwoływanie się do autorytetu, a z drugiej strony nie, bo to jest ta ciągłość pokoleń. A muszę powiedzieć, że dlatego dedykowałam książkę przede wszystkim moim rodzicom, że obydwoje byli osobami z jednej strony charakterystycznymi dla swoich czasów, a z drugiej strony przynajmniej dla mnie, córki, bardzo takimi ważnymi. Obydwoje byli oficerami Armii Krajowej. Mama zakończyła wojnę, ujawniając się w stopniu porucznika i otrzymała Krzyż Walecznych. Natomiast postać ojca jest postacią wieloformatową. Obydwoje są właściwie z pokolenia Kolumbów, bo ojciec rocznik 20, mama rocznik 21. I najpierw powiem może o mamie. Mama była córką przedwojennego majora Wojska Polskiego 4. Pułku Piechoty stacjonującego w podkieleckiej Bukówce. I w momencie wybuchu wojny natychmiast zostaje wciągnięta do prac podziemnych. Pracuje dla uniknięcia wywiezienia na roboty jako młoda dziewczyna. Zostaje przez swojego ojca, który oprócz tego, że był wojskowym, był doktorem medycyny. Zostaje zatrudniona w szpitalu w roli sanitariuszki i wciągnięta jest w całą podziemną pracę swojego ojca, ponieważ ten jako major Wojska Polskiego przedwojennego, jako doktor medycyny, zostaje szefem sanitarnym okręgu radomsko-kieleckiego ZWZAK. Wciąga do konspiracji całą rodzinę, to znaczy żonę i trzy córki. Sam ginie w 1943 roku jako zakładnik, nie rozpracowany przez Niemców, natomiast z powodu swojej pozycji zawodowej zostaje wzięty jako zakładnik i rozstrzelany 23 października 1943 roku w podkieleckim Słowiku. Pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika. A jego córka, czyli moja mama, tracąc w tym momencie dom, bo babcia została, a też z mężem aresztowana i odjechała do Auschwitz-Birkenau. Przeżyła obóz, ale utraciła całkowicie zdrowie. Natomiast moja mama dostała się do Krakowa, gdzie dzięki przyjaciołom mojego dziadka, to jest dzięki profesorowi Aleksandrowiczowi działającemu w podziemiu, ale także dzięki profesorowi Kazimierzowi Dominikowi, udaje się jej podjąć studia na tajnej medycynie, a jednocześnie wciągnięta jest natychmiast tutaj w Krakowie w działalność państwa podziemnego. Zostaje zastępcą inspektorackiej, tak się to nazywało, w okręgu krakowskim AK, ZWZAK, no a kończy wojnę w stopniu porucznika. Natomiast historia mojego ojca dla Krakowa jest, powiedziałabym, bardzo ciekawa. On urodzony w 20 roku w Lublinie, w 38 roku zdaje maturę we Lwowie, zapisuje się na Wydział Chemiczny Politechniki Lwowskiej. W tym czasie, tego pierwszego roku studiów, kończy dywersyjny kurs podchorążych rezerwy piechoty. W związku z tym w 1939 roku zamiast do sal wykładowych trafia od razu w czasie mobilizacji do batalionu dowodzonego przez majora Greffnera. Tam wszelkie organizacje młodych ludzi, w tym Związek Akademicki, zostają wcielone i one, ci młodzi ludzie, wyruszają ze Lwowa w kierunku Brodów i Równego do obrony. Na szczęście na skutek pertraktacji z Sowietami zostają 22 września, wracają do Lwowa i zostają rozformowani. I to ratuje im życie, dlatego że cała kadra oficerska tak sformowanej obrony, w tym major Greffner, ginął w Katyniu. No i mój ojciec jako niespełna dwudziestolatek
usiłuje przedostać się na Węgry, ponieważ ma informację, że jego ojciec, a ówczesny starosta powiatu żydaczowskiego w województwie stanisławowskim, przekroczył granicę. Usiłuje się dostać na Węgry. Próba jest nieudana, bo on jeszcze nie miał żadnego doświadczenia, a przewodnik go oszukał. W związku z tym usiłuje się przebić na Kraków. W Krakowie ma dziadków Dołęga Jasieńskich, o których wie, że go na pewno przyjmą i przytulą, ale jednocześnie udaje mu się w jakiś sposób nawiązać kontakty z tworzącym się podziemiem i zostaje zaprzysiężony przez pułkownika Franciszka Fajksa-Limanowskiego, który w czasie wojny nosił pseudonim Turnia Byszczański i wciągnięty w pierwszym momencie w działania podziemne. Na początku jest szefem takiej małej komórki legalizacyjnej. Komórki legalizacyjne to były komórki, które tworzyły potrzebne dokumenty dla już coraz prężniej funkcjonującego podziemia. A ponieważ spełnia się w tej roli, Fajks-Limanowski powierza mu rolę szefa wywiadu bojowego. I do 1941 roku mój ojciec funkcjonuje w Krakowie jako szef wywiadu bojowego ZWZ i później AK. Natomiast 1941 rok dla Krakowa jest tragiczny. Na skutek działań okupanta wpadają w ręce, jego ręce listy zawierające mnóstwo nazwisk działaczy podziemia, państwa podziemnego. W związku z dekonspiracją Komenda Główna podejmuje decyzję przetasowania jakby sił w skali kraju i Franciszek Fajks-Limanowski, czyli Turnia Bystrzański, zabiera mojego ojca w charakterze adiutanta do okręgu brzeskiego na Podlasiu, gdzie mój ojciec do 1943 roku, pełniąc funkcję adiutanta, komendanta okręgu, jednocześnie zostaje szefem przerzutów granicznych. Jest to dla niego bardzo intensywny okres, polegający na tym, że utrzymuje kontakt pomiędzy samodzielnym okręgiem brzeskim a Komendą Główną w Warszawie, co skutkuje 39-krotnym przekraczaniem granicy z ludźmi lub z dokumentami. I to był taki okres autentycznej pracy w polu. W 1943 roku wraca do Krakowa i tutaj zostaje tym razem nie szefem komórki legalizacyjnej, tylko całego biura legalizacyjnego, które konstruuje się przy tworzonym Komendzie Dywersji Krakowskiej, a także zostaje szefem odcinka siódmego o kryptonimie Szerszeń w Krakowskiej Komendzie Dywersji. I tutaj muszę, nie wiem ile jeszcze mamy czasu, w związku z tym, gdybym mogła się dowiedzieć. To w takim razie staram się mówić bardziej zwięźle. Najbardziej mamy czas w każdym razie. Wiem. Najbardziej takim intensywnym okresem pracy w Krakowie mojego ojca w Komendzie Dywersji jest rok 44, właściwie od początku roku 44. Mają miejsce cztery takie bardzo ważne punkty w jego działalności. Pierwsze to jest to, że komendant okręgu krakowskiego KDW, Józef Spychalski, pseudonim Luty, na skutek kolejnych wsyp, które miały miejsce w Krakowie, zostaje aresztowany przez Niemców, osadzony na Montelupich w Krakowie. Natomiast mój ojciec razem z dwoma pozostałymi członkami KDW przygotowuje plany oswobodzenia Józefa Spychalskiego, szefa KDW z Montelupich. Niestety plany te zostają odrzucone przez Komendę Główną, a ostatnia wersja polegająca na tym, że Józef Spychalski miał powiedzieć Niemcom, że wszystkie dokumenty państwa polskiego podziemnego dotyczącego Małopolski znajdują się na cmentarzu salwatorskim, wiązane były z tym, że Niemcy wywiozą go na cmentarz salwatorski, a tam w terenie
w którym jest mniej możliwości obsadzenia dużą ilością żołnierzy, zostanie odbity przez Kedyw. No niestety Niemcy nie nabrali się na tego typu wersję. Sami sprawdzili cmentarz salwatorski, nie znaleźli oczywiście dokumentów, a samego lutego, czyli Józefa Spychalskiego, wywieźli do Sachsenhausen i zamordowali w sierpniu 1944 roku. Drugą akcją, która miała też miejsce w 1944 roku, była słynna, a nie do końca udana akcja na Koppego, która rozgrywała się w Krakowie i teraz na polecenie Komendy Głównej Warszawskiej, Kedyw Krakowski, w tym mój ojciec, przygotowali wariantowe plany przeprowadzania tego zamachu. Znowu ze względów, powiedziałabym, dzisiaj PR-owskich. Komenda Główna odrzucała kolejne wersje, dlatego że jedna z wersji brzmiała w ten sposób, że z budynku narożnego u stóp Wawelu przy ulicy Bernardyńskiej snajper miał zastrzelić przejeżdżającego codziennie na Wawel Koppego. Uznano w Warszawie, że to jest zbyt mało spektakularne i zostanie przykryte tak, że opinia publiczna nie dowie się o tym. Był też drugi wariant, ponieważ siedziba Gestapo, a Koppe był szefem Gestapo krakowskiego, znajdowała się w budynkach Akademii Górniczo-Hutniczej, że z przeciwnej strony alei snajper także może zdjąć Koppego. Też nie było to zbyt mało spektakularne i w końcu przyjęto wariant, że w momencie przejazdu na trasie od Akademii Górniczo-Hutniczej przez Powiśle w kierunku Wawelu, tam będzie zasadzka i tam zostanie zastrzelony. Wszystko to trwało dość długo, uzgodnienia biurokratyczne nawet w czasie okresie wojny spowodowały, że Komenda Główna w którymś momencie powiedziała nie, wykonuje zamach na Koppego, parasol warszawski. Natomiast całą logistykę, przygotowanie zamachu i wycofanie się przygotowywał Kedyw Krakowski. I jeśli chodzi o spełnienie tych warunków przez Kedyw Krakowski, wszystko się udało. Natomiast wracając po nieudanym do końca zamachu, bo Koppe był tylko ranny, zginął kierowca, niestety parasol doznał strat i zginęła większość członków tej ekspedycji na wysokości Olkusza. To była druga historia. Trzecia historia, która była historią całkowicie udaną, to była historia aresztowania przełożonego bezpośredniego ojca, właśnie pułkownika Franciszka Fajksa-Limanowskiego. Aresztowanie zresztą, co jest ciekawostką, na Rogu Rajskiej i Karmelickiej, w nieistniejącej dzisiaj narożnej kawiarni pani Kropaczkowej. Aresztowanie było przypadkowe, ale został zesłany do Auschwitz. Natomiast ojciec zorganizował i przeprowadził skuteczną ucieczkę Fajksa-Limanowskiego z Auschwitz. To był sukces. No i w tym 1944 roku w ramach przygotowywania akcji Burza krakowski Kedyw tworzył oddziały partyzanckie, ale kedywowskie, nie tak zwaną terenówkę, bo oddziały terenowe, partyzanckie Armii Krajowej funkcjonowały już od dawna w terenie, tylko dywersyjno-bojowe kedywowskie oddziały. I mój ojciec był organizatorem, opiekunem, szkoleniowcem pierwszych dwóch kedywowskich oddziałów partyzanckich, to jest Gromu i Błyskawicy, po czym sam, ponieważ nastąpiła znowu dekonspiracja, odszedł wraz z innymi zdekonspirowanymi kedywowcami, tworząc oddział partyzancki Harnaś, który stanowił zalążek pierwszego batalionu odtwarzanego w stanie wojny trzeciego pułku strzelców podhalańskich Armii Krajowej. A ciekawostką dla historyków będzie to, że trzeci pułk strzelców podhalańskich ma tradycje wywodzące się z Błękitnej Armii Hallera, czyli z I wojny światowej. Po wojnie ten pułk został rozwiązany, a spadkobiercą tradycji pozostaje w tym momencie 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, stacjonująca na co dzień w Rzeszowie. To tyle o moich rodzicach. Natomiast jeśli można, opowiem jeszcze ciekawostki, tak, powiedzmy takie krakowiana, które mogą być ciekawe dla czytelników. Jeden z moich pradziadków, doktor praw Henryk Jasiński w czasach austriackich,
był komisarzem kryminalnym policji austriackiej w Krakowie. No i przychodzi 1914 rok i tenże komisarz kryminalny otrzymuje polecenie od głównego komisarza politycznego, który dostał telegram z Wiednia, że w twierdzy Kraków znajdują się osoby, które, ponieważ wybucha wojna, muszą twierdzę Kraków opuścić. I te osoby dzielone są na pewne kategorie. Jednych wyznacza się termin opuszczenia twierdzy, innych odstawia się pod eskortą do pociągu, ale są też osoby, które są uznane w tym momencie za wrogów. I na takiej liście między innymi znajduje się mieszkający w Krakowie naówczas Włodzimierz Ilicz Lenin. Dziadek ma wykonać przy pomocy oczywiście swoich podwładnych aresztowanie Lenina, bo już obowiązuje prawo wojenne. Okazuje się, że Lenin w tym czasie jest na wywczasach w Białym Dunajcu. W związku z tym do Białego Dunajca jest wydany rozkaz, żeby tamtejszy inspektor Głowiński dokonał aresztowania Lenina. Niestety w jakimś sensie na początkowo sprawa została pokpiona. Wysłany żandarm, speszony elokwencją Nadjeżdy Krupskiej i Lenina, wycofuje się, pozostawiając tylko polecenie zgłoszenia się następnego dnia na komisariat w Nowym Targu. No i tak się też dzieje. No i teraz Nadjeżda Krupska zdaje sobie sprawę z tego, że aresztowanie męża przy obowiązywaniu już prawa stanu wojennego może skończyć się przed plutonem egzekucyjnym. W związku z tym uruchamia natychmiast wszelkie możliwości oswobodzenia. No i tutaj dwóch parlamentarzystów austriackich, Diamant i Adler, grają pierwsze skrzypce, ale dołącza się do tego także świat kultury, czyli Orkan, Kasprowicz i Żeromski. No i w związku z tym Lenin jest przetransportowany do Krakowa. Tu istnieją dwie wersje, czy był zatrzymany i aresztowany na Montelupich, czy też w Grand Hotelu. Nie sposób dzisiaj to ustalić w sposób wiarygodny. No i oczekując na dalsze polecenia z Wiednia, przygotowane są wszelkie papiery. W końcu pociągiem odjeżdża do Berna, prawda, i niedługo stanie się wodzem rewolucji. Natomiast Żeromski, pisząc ludzi bezdomnych, na pewno parę razy zastanowił się nad tym, że udzielił poparcia takiej osobistości. Natomiast główny komisarz polityczny Kurpiński, inspektor Głowiński i mój pradziadek Henryk Jasiński, jak zapisałam w monografii, pewnie mieli przez 5 minut losy świata w swoich rękach, nie wykorzystali ich i zapewne pluli sobie w brodę niejednokrotnie w późniejszych czasach, kiedy doznali skutków swojej służbistości. Tutaj chciałem zauważyć, że nie tylko wydarzenia z historii Polski i miasta z historii Polski i takie, które w tych naszych, zwłaszcza regionalnych losach rodzinnych, rodzin z południa Polski się pojawiają, można znaleźć w książce. Można znaleźć oprócz Krakowa, Wieliczki, Czernichowa, tego małopolskiego, Kielc, Wiednia, o Lwowie i Lwowa, o tych te nazwy już padły. Można znaleźć Tyrol i to zarówno włoski chyba, jak i niemiecki. Znaczy nie, to jest Tyrol włoski, to są w jednym przypadku jest to Górna Adyga, okolice Trydentu i siedziba pierwotna rodu Castel Campo. Natomiast w drugim przypadku jest to, Boże, uciekło mi w tym momencie, jest to rzeczywiście niemiecki wątek. Przepraszam bardzo, ale pamięć bywa zawodna, Augsburg, gdzie karierę jako kapitan Augsburga, dzisiaj można powiedzieć komendant Augsburga, zrobił jeden z przodków rodziny, zresztą postać paskudna. Opisałam go ze stosowną dozą obrzydzenia, ponieważ był z jednej strony bardzo sprawny, a z drugiej strony był okrutnym i bezwzględnym, można powiedzieć, bandytą. No ale trudno, przodków się nie wybiera, dopiero na potomków można wpływać.
Więc mamy wydarzenia historyczne, mamy bardzo szeroki, gdyby mapa była do tej książki, to obejmowałaby pół Europy i świata. I mamy też oprócz tej historii dużej, tej historii walk wojennej, mamy też dużo takich anegdot, które są ciekawe i mają mniejszy, używając... Ciężar gatunkowy, po prostu. Mniejszy kaliber, tak używając jest, już dokładnie. Militarnych określeń i nie dotyczą rzeczy poważnych w takim sensie militarnym czy historycznym, ale też pokazują bardzo ciekawe ludzkie charaktery. Ja tutaj zmierzam do pytania o ulubionych bohaterów i bohaterki pani książki. Ja osobiście najbardziej polubiłem ciotkę Ingę Nałęcz-Korzeniowską, która posiadała niesamowity z zawodu inżynier zootechnik, o niesamowitym takim temperamencie. Tak. Niezwykle oryginalna osoba. Z jednej strony jest tutaj taka zabawna parodia reklamy, którą zrobiła. Z drugiej strony jest anegdota na przykład o sympatii wobec pewnego młodego urzędnika, tak jest. Urzędnika w ambasadzie w Chińskiej Republiki Ludowej. Tak. I tym, że ta miłość nie zdążyła nawet rozkwitnąć, bo go zaraz tam ktoś obsztorcował i chyba zagroził czymś temu prawdopodobnie, chłopcu, prawdopodobnie czy tak. Młodemu mężczyźnie. I bardzo dużo jest jej wypowiedzi w takich właśnie w. Myślę, że byłaby też jest atrakcyjna dla czytelniczek z najmłodszych pokoleń, bo to rodzaj takiej trochę współczesnej Julki. Tak, tak, tak. Była osobą szalenie inteligentną, a jednocześnie w jakiś sposób przez życie źle potraktowaną. W związku z tym przeszła przez życie samotnie. Na pewno nie miało to związku z zawiedzioną, nie doszło miłością do pracownika ambasady chińskiej. Po prostu chyba wolała być sama. Natomiast będąc bardzo emocjonalną, to właśnie ona spaliła kiedyś dokumenty, które później przez 20 lat musiała, znaczy chciała odtwarzać jako jakoś takie odkupienie win. Natomiast robiła to w sposób heroiczny, bo przy niskiej emeryturze, przy braku dostępu do internetu. Musiała się zdać w każdym momencie na altruistyczną pomoc ludzi i udawało się jej to. Popełniała w związku z tym najróżniejsze nieścisłości historyczne i ja odziedziczywszy po niej bardzo dużą ilość tych materiałów, które odtworzyła, musiałam te wszystkie momenty, kiedy wiązała to dokumenty jedne z drugimi, zweryfikować. Popełniałam po prostu zabawne błędy, na przykład pisząc o jednym z kuzynów, który w czasie I wojny światowej na froncie włoskim zginął nad Piawą, przepisując ręcznie tekst, z rzeki Piawy zrobiła pianę. I mnie oczy na wierzch wyszły, kiedy zobaczyłam jakąś pianę i zastanawiałam się, co to jest. No, sprostowałam parę błędów, ale Szapoba po prostu wykonała olbrzymią pracę i ułatwiła mi tym samym odtworzenie większości historii rodzinnej, a mojej mamy. A tutaj opowiem anegdotę w związku z tym, jeżeli mówi pan o ciekawych anegdotach. Jeden z moich prapradziadków był członkiem oddziału powstańczego pod dowództwem Mariana Langiewicza. Nazywał się Władysław Pisulewski. I w sąsiednim dworze młoda dzierlatka Olimpia ze Ślepową Sarneckich jeździła do oddziału powstańczego wprowadzonego przez Langiewicza z prowiantem, ze środkami higienicznymi i zorientowała się, że w tym oddziale właśnie upatrzony przez nią młody człowiek, podobno bardzo przystojny, zresztą jest jego dagerobtyt umieszczony, się znajduje, w związku z tym wróciła do domu i oświadczyła, że idzie walczyć do Langiewicza.
Tu okazało się, że Langiewicz taki smarkuli. Absolutnie nie chce, nie pomogły żadne błagania. Nawet jej kuzyn, generał Dionizy Czachowski, wcześniej powstaniec listopadowy, a w tym momencie powstaniec styczniowy, który w tym momencie operował w oddziale Langiewicza, także odrzucił jej starania zostania w oddziale. Obraziła się śmiertelnie, dlatego że w tym momencie adiutantem właśnie Dionizego Czachowskiego była Henryka Pustowójtówna, tylko parę lat starsza, ale nie zaprzestała swoich starań, bo bardziej niż walczyć, zależało jej na tym, żeby ten sąsiad przystojny z pięknym wąsem, żeby zwrócił na nią uwagę. No i w końcu zwrócił na nią uwagę. Trwało to bardzo długo, ale przez całe powstanie styczniowe. Został później skazany na 5 lat banicji w Galicji, a po 5 latach dopięła swego, bo skończyła edukację, wydoroślała i wyszła za niego za mąż, a zapłaciła za to srogo, ponieważ rodzina uznała, że popełniła zbyt duży mezalians i wyrzekła się jej raz na zawsze. A ona była kobietą z dużym charakterem, w związku z tym nigdy nie żałowała, że popełniła mezalians według swojej rodziny, nigdy więcej nie skontaktowała się z rodziną i żyła szczęśliwie ze swoim wybrańcem zdobytym w okresie powstania styczniowego. A on sam miał fantazję ułańską, pewnie dlatego się dziewczętom podobał. I też umieściłam tutaj anegdotkę. To jest ta klasyczna opowieść rodzinna, właśnie od tej mojej ciotecznej ciotki, bo tak ją muszę określić, bo to cioteczna siostra mojej mamy. Mianowicie w czasie jakiegoś patrolu, jadąc konno przez świętokrzyskie lasy razem z dwójką pozostałych powstańców, wjechał na jakąś polanę, czując zapach dymu od ogniska i dopiero będąc na środku polany zorientował się, że stacjonują tam dragoni rosyjscy. I zanim oni się zorientowali, podjechał do ogniska, schwycił kociołek, na którym jakiś gulasz był gotowany i odjechał, zanim dragoni zareagowali. No oczywiście stanął do raportu przed Langiewiczem, natomiast mieli po prostu dobrą i zdobyczną kolację. I to właśnie ta ciotka Inga Nałęcz-Korzeniowska mi opowiadała, a ciekawostką jest, że jest ona blisko spokrewniona z Konradem Korzeniowskim. Z Józefem Konradem. Tak jest. Dlatego też cytowałam na początku naszego spotkania swoje przejście w smugę cienia, które spowodowało, że podjęłam się pisania monografii. Mamy jeszcze chwilę. Ja tutaj mam taką prywatne Proszę pytanie, bardzo. bo w ramach tej pracy bibliotekarza regionalisty najbardziej się interesuje no, rodzinną krowodżą, Tak. a myślę, że też spore grono czytelników i czytelniczek znajdzie tutaj bardzo wiele atrakcyjnych rzeczy właśnie na temat dzielnicy, jednej z dzielnic Krakowa, Krowodrzew, bo ona się pojawia we wspomnieniach na wiele rozmaitych sposobów, raz jako zdjęcia z zakładu fotograficznego Bielec słynnego. Tak. Dwa jako konkretne adresy, tam jest bodajże przedszkole u sióstr na Kazim. Przy ulicy Kazimierza Wielkiego, nieistniejącej już dzisiaj przedszkole sióstr Szarytek. Opisałam to przedszkole dość dokładnie, dlatego że to był klimat i sposób prowadzenia przedszkola, jaki już nie powtórzy się, mimo że mnóstwo przedszkoli prowadzonych jest w tej chwili przez zgromadzenia zakonne. To było przedszkole, jeśli można tak powiedzieć, przedsoborowe. Pełne surowości i restrykcji, niemniej formatujące człowieka na całe życie. Dlatego między innymi ja opisałam. Ja myślę, że zarówno pan i ja, absolwenci piątego liceum oraz inni absolwenci piątego liceum mogą przeczytać dużo o minionej kadrze profesorskiej piątego liceum, gdzie oryginałów było więcej niż nieoryginałów. Cały szereg takich atrakcyjnych, też sublokalnych anegdot. Tak jak wspominałem, książka ma wiele planów, jest też wiele dostępnych trybów lektury. Można ją czytać na wiele różnych sposobów.
Jest tutaj ogromna reprezentacja, o czym też już wspominaliśmy, kobiet zwłaszcza. Cieszę się, że pan to zauważył. Nie jestem feministką, niemniej uważam, że kobiety na równi z mężczyznami, a czasami z wielką przewagą, włożyły wkład w historię Polski. Ja jestem feministą, więc myślę, że możemy tutaj jakieś kompromisowe stanowisko zawrzeć. Jasne, że tak. Ja też sugeruję te rzeczy ze względu na to, że kiedy po nią sięgałem, to myślałem, to będzie naprawdę, że to będzie lektura, w której będę wyciągał takie szczegóły topograficzne, biograficzne i tak dalej, ale ona też przemawia, pokazuje żywych ludzi, pokazuje takich bohaterów, w których możemy się odnaleźć niezależnie od zapatrywań, pokolenia, generacji i tak dalej. Przepraszam, że wejdę w słowo. Jeżeli w nurcie feministycznym porozmawiamy przez chwilę, to reprezentantką chyba takiego zdrowego feminizmu była moja babcia Maria z Jasińskich-Galasowa, żona Henryka Jasińskiego, właśnie tego komisarza kryminalnego. Znaczy córka komisarza kryminalnego z czasów austriackich. Ona po prostu nie przystawała do swojej epoki. Ona zawsze jakby o dwa kroki była do przodu i najlepszym opowieścią o niej jest może trochę frywolna historyjka dotycząca jej pobytu podczas I wojny światowej w Wiedniu. Mogę ją opowiedzieć? Jak najbardziej. Więc historia wyglądała w ten sposób, że w 16 roku, w 1916 roku moja babcia zdaje maturę, zresztą przy ulicy Brackiej w Krakowie, w pierwszym żeńskim krakowskim gimnazjum prywatnym. No i troszeczkę jest taka jakby przetrącona, dlatego że wszystkie jej koleżanki natychmiast mają plany matrymonialne, a ona tych planów jakby nie ma. I zaczyna troszeczkę za bardzo brykać rodzinnie, a zawsze była istotą wolną, robiącą to, co chce. W związku z tym narada rodzinna się odbywa i zostaje wysłana, mimo trwającej wojny światowej, do Wiednia, gdzie siostra jej matki, czyli jej ciotka, zapisuje ją do szkoły dla panien. Jest to szkoła, która ma przygotować młode kobiety, już wykształcone, jeżeli chodzi o wykształcenie ogólne, do pełnienia roli pani domu. Moja babcia traktuje to jako przygodę, a ponieważ jest jak zawsze bardzo taka nowoczesna, któregoś dnia idąc przez wiedeńskie ulice, wstępuje do zakładu gorseciarskiego, gdzie dostrzega cudeńka, których w życiu nie widziała, mianowicie wykonane z koronki, w jaki sposób skromne majtki, czyli jak się mówiło w dawnych czasach, desu. I ponieważ dysponuje kieszonkowym, zamawia dwie pary koronkowych, przepięknych majtek, bo do tej pory chodziła w pantalonach i to bawełnianych albo batystowych. Niemniej zdaje sobie sprawę, że jest to co najmniej naganne. W związku z tym inwestycje ukrywa przed ciotką, która sprawuje nad nią opiekę. No i w tajemnicy przed ciotką i jej panną służącą na zmianę pierze i suszy te skarby, które zdobyła. I przez długi czas chodzi w tej szkole dla panien w glorii i chwale, bo wszystkie wiedeńki w wolnych chwilach podglądają, jak te desu wyglądają i postanawiają zamówić sobie takie same. Niemniej w którymś momencie służąca mojej tej ciotki odkrywa, co się suszy za piecem. I ciotka, chociaż też była osobą wyzwoloną i nowoczesną jako majętna wdowa, postanawia nie brać więcej odpowiedzialności za szalejącą, bliską blamażu młodą pannę i odsyła ją natychmiast pociągiem do Krakowa. I moja babcia w związku z tym obraża się na cały świat i w związku z tym zaczyna studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jaki kierunek, nie wiem, nie do odkrycia. Ona tego nigdy nie ujawniła. W związku z tym nie napisałam o tym dokładniej w książce. No, na szczęście przychodzi koniec wojny i w 19 roku były komisarz kryminalny, czyli jej ojciec, zostaje obdarzony zaufaniem tworzącego się państwa polskiego.
i zostaje powołany na stanowisko tworzonej od podstaw policji, na stanowisko komendanta wojewódzkiego w Białymstoku. I zabiera rodziny ze sobą, mimo protestów mojej babci, która też nie chciała tam jechać, tylko chciała zostać w Krakowie i studiować dalej. Niemniej tam układa się jej życie przyszłe małżeńskie, ponieważ na odprawy codzienne do tworzonych struktur policji państwowej zjawiają się komendanci powiatowi na odprawach u mojego pradziadka. No i jednym z tych komendantów powiatowych jest mój przyszły dziadek, a moja babcia po 2 miesiącach znajomości zapytana przez mojego przyszłego dziadka, co chciałaby dostać na Mikołaja, popatrzyła się w oczy naiwnemu człowiekowi i powiedziała: jak to co? Ciebie. No i już 6 stycznia, czyli w Trzech Króli, czyli niespełna miesiąc, a nie dokładnie miesiąc, dokładnie miesiąc po tych oświadczeniach ze strony mojej babci, brali ślub w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Białymstoku i odtąd już była żoną. Najpierw przez długie lata to komisarza rządu, to komisarza powiatowego policji, w którym momencie w Krakowie był też komisarzem wojewódzkim policji, aż w końcu w 30 roku odszedł ze służby w policji do służby cywilnej. I dziadek został starostą najpierw grodzkim we Lwowie, później przeniesiony na starostwo do Wrześni, a swoją karierę jako starosta zakończył w 1939 roku jako starosta powiatu żydaczowskiego w województwie stanisławowskim, a moja babcia wiernie mu towarzyszyła i zawsze stawiała na swoim i dzielny były policjant i starosta prawie zawsze podporządkowywał się jej fanaberiom, bo tak trzeba było. Ja mam pytanie w imieniu tych osób, które chciałyby zbadać historię własnej rodziny, gdzieś ją jakoś udokumentować. Co pani radzi, jak to robić, od czego zacząć? Ja powiem tak, kiedy człowiek jest młody, a otoczony jest starszymi pokoleniami, to słucha jednym uchem tego, co mówią, a drugim uchem informacje wylatują. Więc nie wolno przespać tego czasu, kiedy dostępne są informacje pochodzące od poprzednich pokoleń i trzeba od razu w rozmowach rodzinnych, na spotkaniach rodzinnych dowiadywać się, pytać się o szczegóły, bo one później stanowią takie drogowskazy w ewentualnych poszukiwaniach. Drugim elementem to jest chyba sięgnięcie do dokumentów, które posiada każda rodzina. To jest metryk chrztu, aktów zgonu i pójście tym tropem, odkrycie, kto gdzie pracował, gdzie mieszkał, gdzie się urodził. To są czasem bardzo niełatwe poszukiwania. Czasami dochodzi się do jakiegoś momentu i później przerwa i nie można odkryć dalszych związków i wszystko, co dalej, staje się już tylko hipotezą. Ja zresztą bardzo często, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę w tej książce, jeżeli nie byłam w stanie udokumentować czegoś w sposób dobitny, to zakładałam, że to jest hipoteza, powiedzmy, umocowana przesłankami dość mocnymi, że mogło być tak, a nie inaczej. Między innymi na przykład ten profesor Czernichowski, Ferdynand Dołęga-Jasiński, był powstańcem styczniowym i z informacji rodzinnych wiem, że był członkiem oddziału Zygmunta Jordana, brata Henryka, który został sformowany po powrocie Juliusza Tarnowskiego, bratanka Jana Tarnowskiego, z Paryża do kraju, kiedy wybuchło powstanie styczniowe. I oni przekroczyli kordon Wisłę i natychmiast właściwie zostali rozproszeni. Juliusz Tarnowski ginie, a mój przodek bardzo szybko ucieka z powrotem do Galicji po tej pierwszej bitwie, po pierwszej potyczce i ukrywa się w majątku Chorochowskim Tarnowskich w roli guwernera, bo pomiędzy Rosją a Austriakami było porozumienie dwóch zaborców i absolutnie ucieczka do Galicji powstańców nie uchroniła ich przed wydaniem w ręce Rosjan i przed zsyłką.
Więc trzeba po prostu, dopóki żyjący świadkowie historii rodzinnej żyją, przypilić ich, dopytywać się i to jest pierwsza podstawa. Druga, wszystkie dokumenty, które są w rodzinie, przeczytać dokładnie i zastanowić się, a co było przed nimi. A dopiero później są archiwa. Niektóre rodziny, tak akurat ja miałam szczęście, są w najróżniejszych publikacjach, inne nie, ale odkryć można. Poszerzyć krąg, bo jeżeli nie żyją członkowie rodziny, to może żyją jeszcze znajomi członków rodziny, z nimi przeprowadzić wywiady. A przede wszystkim apel do osób współcześnie, które będą się tym parać. Co prawda zdjęcia istnieją teraz przeważnie w postaci elektronicznej, ale jeżeli dysponują zdjęciami w postaci fizycznej, materialnymi zdjęciami, to na drugiej stronie zdjęcia opisać, kto na tym zdjęciu jest, kiedy zdjęcie powstało, co jest w tle, jakie okoliczności towarzyszyły temu zdjęciu. Mnie to bardzo ułatwiło życie i na przykład jedno z poszukiwań zawdzięczałam zapisowi odręcznemu mojej prababci, która na rogu jednego z dagerotypów zapisała, kto się znajduje na tym dagerotypie, bo gdyby nie był opisany, dla mnie pozostałby na wieki anonimowy i nigdy nie odkryłabym tego. Na szczęście własną ręką podpisała, a to stanowiło wystarczający ślad, żeby szukać dalej. Ja mam też taką intuicję, że to w czasach, że warto też myszkować po zbiorach dokumentów, które są u krewnych. I taki też apel, jak zostaje coś po babci albo po dziadku. Nie wyrzucać. Nie wyrzucać, dokładnie przeczytać, bo banalne z pozoru tak. Dokumenty, jakieś tam dawno nieważne zaświadczenie, tak. Jakaś pożółkła kartka, która jest, nie wiem, wekslem, legitymacją, czymkolwiek, może być arcyważną informacją biograficzną. Tak, tak. Dokładnie tak. Ja na przykład powiem taką historię. Zastanawiałam się, mój ojciec jest kawalerem orderu Virtuti Militari, pomijając różne inne oznaczenia i ordery, ale zastanawiałam się, bo nigdy nie powiedział, w jakich okolicznościach dokonał czegoś, co spowodowało, że stał się kawalerem orderu Virtuti Militari. I dopiero rozmawiając z tym z historykami, dowiedziałam się, że były dwie, inaczej, że są dwie możliwości, w których ten order w czasie wojny został przyznany. Albo za konkretny czyn i to było uhonorowanie, albo w momencie na przykład ujawniania się za ogół działalności. No i miałam troszeczkę taki moment zastanawiania się, bo do archiwum wojskowego wybierałam się do Warszawy, ale coś poplątały się moje losy naówczas i nie dotarłam, a tam trzeba na miejscu przeprowadzać kwerendę. I jeden z historyków, przeglądając dokumenty, którymi dysponuje, mówi, o, a tutaj ma pani wezwanie, właśnie z IPN-u dokumenty, ma pani wezwanie dla swojego ojca do weryfikacji stopnia oficerskiego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, to były lata 60. Mówi, a to oznacza, że Virtuti Militari zostało przyznane w momencie ujawniania się przed komisją likwidacyjną, bo tego typu procedura stosowana była, to weryfikacja stopnia oficerskiego, w momencie, kiedy kawalerowie orderu Virtuti Militari mieli przyznawany ten order za całokształt. I gdyby nie rozmowa, zupełnie przypadkowa, bo na temat innych dokumentów, nie wiedziałabym dzisiaj, czy dostał za konkretny czyn, czy za całokształt. Dostał za całokształt. I takich detali historycznych jest naprawdę mnóstwo. Mi się rodzi coraz więcej pytań, natomiast mam taką sugestię, żebyśmy zostawili czytelników trochę z niedosytem i dali im szansę na własne tryby odkrywania lektury i inspiracje do poznawania historii miasta, regionów, ale także, jak się okazuje, w sporej części Europy i świata poprzez właśnie biografię poszczególnych ludzi i osób.
Zachęcam Państwa do sięgnięcia po pracę naszej gościni. Jest między innymi obecna u nas w wypożyczalni głównej, a niebawem będzie też w kolekcji czytelni zbiorów o Krakowie i Małopolsce. Bardzo serdecznie dziękuję, że nas Pani odwiedziła. No i myślę, że będą kolejne tomy powstawać. Serdecznie dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Było mi bardzo miło z Panem rozmawiać. Mam nadzieję, że książka znajdzie swoich czytelników. Będę szczęśliwa, jeżeli udało mi się tak napisać, żeby zdołali przeczytać w całości i nie odrzucili. Nie wiem, czy napiszę kolejny tom, ale powiem tak, odrzuciłam mnóstwo materiałów ze względu na planowaną objętość i mam materiały na napisanie kolejnego tomu. Jeżeli życia i zdrowia starczy, postaram się to zrobić. Dziękuję. Będziemy wypatrywać. Dziękuję bardzo.